W dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe auto, które pojawi się w tym update'cie No ale jeszcze przed zaczęciem zapraszam was dzisiaj na live'a o godzinie 18.00 Będziemy tam rozdawać auta i oczywiście będziemy czekać na nowy update Bo prawdopodobnie update jest dzisiaj, ewentualnie jutro, więc już dzisiaj będziemy czekać na ten update Dlatego zapraszam wszystkich, linka do tego live'a będzie mi w komentarzach i opisie No więc wstawił godzinę temu nam właśnie takiego tweeta z nowym autem I właśnie to auto nazywa się XRT I na pierwszy widok od razu mi to auto przypomina Icebreaker Właśnie. No i jest podobny do Icebreakera, nie będę ukrywał Nie wiem jak w środku czy jest podobny do Icebreakera, no ale na pewno z zewnątrz jest podobny do Icebreakera. I właśnie w taki sposób to auto się prezentuje i tak szczerze bardzo mi się podoba to auto, jest ładne i kosztuje ogólnie ono 300 tysięcy. No i w tym aucie ogólnie będą dźwięki z silnika, będzie można je słyszeć tak jak na przykład w Proto. I jeszcze ogólnie kierownica jest po prawej stronie i podobno jeszcze ma być szeroka stylizacja tego po prostu auta. Ogólnie te auto będziemy mogli kupić na e, szczycie właśnie tutaj. Jak możecie zauważyć jest tutaj więzienie, czyli ta góra po prostu będzie za więzieniem i pewnie gdzieś tutaj będziemy mogli kupić to auto za 300 tysięcy. Zobaczymy, jak w ogóle ono szybkie będzie. No i jeszcze raz wam pokazuję, jak to auto się prezentuje. Ogólnie mam icebreakera, więc rysujemy sobie icebreakera. No i sobie go porównamy lekko. Eee, wydaje mi się, że. Z... Dobra, uwaga, z przodu może niekoniecznie jest podobny, ale właśnie ten tutaj tył, te boki są lekko podobne do tego auta. No sami zobaczcie, tutaj te boki są podobne. Przód nie do końca. No, ale na pierwszy wygląd mógłby ktoś powiedzieć, że to jest icebreaker. W ogóle te auto już zostało zlikowane chyba wczoraj, nie, kilka godzin temu e, przed tym linkiem zostało zlikowane lekko to auto przez Asimo. Nie wiem czy mi z clickiem, czy po prostu specjalnie to zrobił. Więc zapiszcie w komentarzach, jak Wam się bardzo podoba to auto. Mi się podoba. Na pewno sobie je kupię. Jeszcze pokażę wam rzecz, która została dodana wczoraj jako link I ogólnie będzie koniec kampienia się w wodzie. Bo ogólnie jak teraz będziemy w wodzie, to będziemy mieli dopływ powietrza i teraz będziemy dostawać damage jeżeli będziemy za długo w wodzie. Tak poza tym jeszcze ma być tutaj jakiś damage do samochodów mniej więcej nie wiem o co z tym chodzi, no ale właśnie. Po prostu e, teraz nie, nie Po prostu ludzie nie będą się jakby za bardzo kampić w wodzie No bo po prostu, no po prostu będziemy mieli dopływ Powietrza i zostało to po prostu lekko Znerfione teraz, zobaczymy jak to będzie w grze Nie wiem czy to jest zmiana na plus czy na minus Wydaje mi się, że taka rzecz to mogłaby zostać Nie wiem, w mini update dodana, a nie po prostu W update, co jest, który jest co miesiąc Jeszcze tutaj wstawił nam Badimo, że właśnie Sezon 19 dobiegł końca i ludzie Dostali nagrodę za top 2% Jak możecie zauważyć, właśnie ten sezon się skończył I ogólnie ta rzecz za top 2% To jest właśnie drift, naprawdę powiem wam Szczerze że ten drift jest bardzo ładny Zobaczcie widzowie tego drifta Jest bardzo ładny Bardzo mi się podoba Nie wiem ile on jest warty na tradeach, Coś tam pewnie jest warty Ale bardzo mi się podoba ten drift Tak szczerze No wciul mi się podoba No nie wiem Jest to chyba jeden z ładniejszych driftów Tak szczerze w tej grze mi się wydaje No i wiadomo Napiszcie w komentarzach Co sądzicie ogólnie o tym aucie O końcu Kampieniu się w wodzie I o tym nowym drifcie Pamiętajcie jeszcze żeby stawić suba I łapkę w górę Ja spadam No i elo